Witam wszystkich bardzo serdecznie w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego na dzisiejszym spotkaniu. Temat dzisiejszego spotkania to białe kłamstwo. Każdy z nas pewnie ma takie sytuacje w życiu, kiedy nie wie, co wybrać, ma problemy, czy wybrać czarne, czy białe i życie stawia przed nim problemy, dylematy etyczne. I temat naszego dzisiejszego spotkania to białe kłamstwo. Pewnie niektórzy z nas wiedzą, co to znaczy, a niektórzy nie. Dlatego dla zapoznania z Państwa tematem tego spotkania przeczytam definicję, jak również pewien z fragmentów tekstu naukowych. Białe kłamstwo to świadome mówienie nieprawdy, mające na celu okłamywanego wprowadzić w błąd, ale nie wyrządzić mu krzywdy ani zaszkodzić, lecz często nawet pomóc. Odwołując się do historii pojęcia, należy podkreślić, że już w starożytności białe kłamstwo klasyfikowano jako rodzaj kłamstwa użytecznego. Najwięksi starożytni myśliciele, jak Sokrates, Platon czy Arystoteles, podkreślając wartości i doniosłość prawdy, czynili jednocześnie od prawdomówności możliwe wyjątki. Prawda bowiem, jak i wszystkie inne wartości, służyć miała realizacji dobra. Jeżeli dobro, jako wartość najwyższa, stawała się przez prawdę zagrożona, dopuszczano kłamstwo. Jeżeli nie służyło ono partykularnym interesom i chroniło wartość dobra, było etycznie dopuszczalne, a nawet moralnie wskazane. Po przeczytaniu tych tekstów każdy z nas na pewno ma wiele pytań i zastanawia się, jak postąpić w wielu sytuacjach w życiu. Jest mi niezmiernie miło, że do dzisiejszego spotkania będę miała przyjemność prowadzić z pastorem, bratem Jackiem Mateem, którego serdecznie zapraszam na środek. Jak sama definicja mówi, białe kłamstwo służy, jest niby kłamstwem, ale służy ku dobremu. Czy Biblia wyróżnia kłamstwa mniejsze, większe, grzech większy, mniejszy, lepszy, czy służący ku dobremu? No nie, na szczęście możemy powiedzieć zdecydowanie, że takiego podziału w Biblii nie ma, chociaż my oczywiście wkładamy wiele wysiłków w to, żeby podzielić grzechy na te lżejszego kalibru i cięższe i podobnie i kłamstwo segregujemy. Natomiast Biblia nie zna takiego podziału. Zresztą w ogóle samo zdefiniowanie problemu jako kłamstwo w imię dobra już stawia nas w pewnej dobrej sytuacji, ponieważ mamy tutaj trzy elementy w tytule, kłamstwo w imię dobra i dwa pierwsze jesteśmy w stanie bardzo dobrze zdefiniować, prawda? Wiemy, co to jest kłamstwo, wiemy, co to znaczy w imię, czyli na rzecz, na korzyść, prawda? Ze względu na i tylko mamy problem z dobrem. Tak naprawdę to problem jest tylko w zdefiniowaniu dobra. Kto to dobro ma zdefiniować? No dobrze, a czy... Jeżeli kłamstwo, które nie wyrządza krzywdy i służy ku dobremu, to czy na pewno to jest jeszcze kłamstwo? No właśnie. Wracamy do tej kwestii pierwszej. Kłamstwo, które nie wyrządza krzywdy. Każde kłamstwo wyrządza krzywdę. Ale czy białe kłamstwo wyrządza krzywdę? Każde kłamstwo wyrządza krzywdę. Każde. Tylko my tę krzywdę nie od razu odczuwamy, nie od razu potrafimy tę krzywdę zdefiniować. Natomiast każde kłamstwo jest szkodliwe, ponieważ kłamstwo jest grzechem. Bardzo fajnie nam się na pewno rozmawia na wiele takich tematów etycznych, jeśli opieramy się tylko na definicji. Ale chciałabym, żebyśmy porozmawiali na temat przykładów z życia wziętych. Powiedzmy, że każdy z nas na pewno słyszał wiele informacji i styka się z różnymi rzeczami. Podam trzy przykłady, które dla mnie są takie, że ja nigdy nie wiem, jakbym postąpiła. I to są takie właśnie moje dylematy etyczne. Powiedzmy, że jest matka, ma chore, umierające dziecko i to dziecko pyta się mamy, mamo, będę zdrowy? I co ta matka może takiemu dziecku odpowiedzieć? Tak, kochanie, będziesz zdrowy, tak? Nie. Nie, to jest kłamstwo. Nie mamy upoważnienia do okłamywania chorych, niezależnie od tego, jak bardzo ich kochamy. Człowiek powinien otrzymać pełną informację o swoim stanie zdrowia, natomiast możemy to zrobić w sposób urazowy albo nieurazowy. Można śmiertelnie choremu pacjentowi powiedzieć, że proszę pana, pański stan jest poważny,
ale zrobimy wszystko, co w naszej mocy. A więc zaplanowaliśmy takie a takie badania, takie a takie zabiegi, czy coś jeszcze innego, prawda? Zawsze można powiedzieć, podać złą informację w taki sposób, aby ona nie była destrukcyjna. Ale nie musimy kłamać. Ale jednak jest to zawsze zła informacja, tak? Jednak i ona gdzieś tam w informowaniu tego pacjenta przejawia się ta zła informacja, tak? Że tak, że jest pan chory, tak? Czy nie jest tak, też my jako ludzie wychodzimy z takiego założenia, że przecież człowiekowi czy pacjentowi jest potrzebna nadzieja po to, żeby miał siłę walczyć, tak? Jest to nawet udowodnione gdzieś tam naukowo, że ludzie, którzy są pozbawieni nadziei, nie mają siły do walki. Świetnie, tylko ta zła, jak mówimy, informacja wcale nie odbiera człowiekowi nadziei. Jest to tylko stwierdzenie powagi stanu, w którym ten człowiek się znalazł, ale to nie jest pozbawienie go nadziei. To jest powiedzenie, że sytuacja jest poważna, ale. I to ale od razu wprowadza nadzieję. Każdy z nas na pewno też czytał, sądzę, lekturę Bolesława Prusta Kamizelka. Dla mnie, ja przygotowując się na to dzisiejsze spotkanie, wzięłam i przeczytałam z powrotem jeszcze raz tą lekturę, tak jak za czasów w liceum. Dla mnie jest to piękny przykład, przede wszystkim pięknej, dojrzałej miłości, ale również pojawił się tam element białego kłamstwa. Jest tam taka sytuacja, że jest starsze małżeństwo i starszy pan dowiaduje się, że no, widzi oznaki, że jest chory. Tak? I ta żona nie informuje go o tym, że on jest chory, tylko żeby on nie myślał, że nie jest już do uleczenia, do wyratowania. Codziennie wieczorem, kiedy on pójdzie spać, skraca mu jego tutaj pasek stół w kamizelce, żeby on nie widział, jak on chudnie w oczach. Tak? Natomiast on też, żeby tej swojej żony nie martwić tym, skraca też ten pasek, on też sam również. Więc tak naprawdę obydwoje tej swojej miłości jedno do drugiego dba o to, żeby drugie się nie martwiło, tak? Tak, z pewnością kieruje nimi miłość. Oczywiście tak, jak ją pojmują najlepiej. Tym niemniej to nie jest usprawiedliwieniem oceny samego faktu. Jedno i drugie no, posługuje się pewnego rodzaju kłamstwem, prawda? A przecież możemy sobie... Oczywiście to jest obraz bardzo wzruszający, prawda? Ale przecież możemy sobie wyobrazić i inną sytuację, kiedy sprawa zostanie postawiona i będzie wiadomo, że pozostało temu człowiekowi niewiele życia, chociaż jako ludzie wierzący zawsze dopuszczamy jeszcze i tę opcję nadzwyczajną, czyli że Bóg wkroczy i uzdrowi, prawda? Ale skoro sytuacja jest poważna, to wtedy będziemy się starali te dni, które nam pozostały, tym lepiej ze sobą przeżyć. Z chwilą, kiedy się ucieka od tego, automatycznie ten element oddala się. Nie ma go. Czyli wróćmy jeszcze raz do sytuacji. Czyli w takim razie jako chrześcijanie, kiedy mamy ciężkie wyzwanie przed sobą, tak, i musimy kogoś poinformować o jego chorobie, to w jaki sposób tak naprawdę powinniśmy z kimś takim rozmawiać w taki sposób, żeby on czuł nadzieję, pomimo tego, że jego stan jest bardzo często ciężki, że czasami zostało mu niewiele czasu, że jest krytyczny, że tak naprawdę musi zdać sobie sprawę z tego, że no jest tak, a nie inaczej. Tak. Okłamywanie ciężko chorego pacjenta przypomina sytuację, w której osoba, która powinna być bezwzględnie zoperowana, otrzymuje zastrzyki morfiny. Prawda? Możemy to robić, oczywiście. I ten pacjent może nawet nie czuć bólu. Pytanie, czy to jest zdrowienie? Czy my działamy po to, żeby on wyzdrowiał? I z kłamstwem jest podobna sytuacja. Naprawdę można pacjent... Ja przypominam sobie ze swojej praktyki jedną pacjentkę, która nie chciała znać rozpoznania, negatywnego zresztą rozpoznania. Pomimo tego, że wielokrotnie pytałem, czy pani nie chciałaby wiedzieć, co tutaj jest napisane. Ona powiedziała nie.
Powtarzam, za tą kilkudziesięcioletni czas praktyki to była jedna osoba, która nie chciała wiedzieć, co naprawdę jej dokucza. Poza tym, jeśli odwołujemy się do chrześcijaństwa, no to musimy uwzględnić jeszcze jedną rzecz. Jeśli utrzymujemy człowieka w fałszywej pewności, że wszystko jest w porządku, że przed nim jeszcze wiele lat życia, a ten człowiek umrze szybko i nie zdąży pojednać się z Bogiem, to kto za to odpowie? To jest kolejny taki dylemat etyczny właśnie. Często mi się też wydaje, że to, jak my informujemy drugą stronę o tym, o jego stanie, tak, czy wykorzystujemy białe kłamstwo, czy też nie, zależy tak naprawdę chyba też od naszego stanu duchowego i na ile my się czujemy mocni, prawda? Tak, naturalnie. Jeśli jest zaufanie do Boga, to jesteśmy w stanie zmierzyć się z takim problemem. I naprawdę, no proszę mi wierzyć też, odwołując się do praktyki, mogę powiedzieć, że można człowiekowi podać naprawdę przykrą informację, ale w taki sposób, żeby on nie czuł się przygnębiony. Owszem, on będzie bolał nad tym naturalnie, ale prawda jest zawsze lepsza niż kłamstwo. A właśnie, a wiedząc, że pastor jest również lekarzem, tak, i ma praktykę właśnie lekarską, jak pastor wspomina jako lekarz ten pierwszy raz, kiedy musiał właśnie powiedzieć komuś, przekazać złą informację? O nie, to jest za trudne pytanie, bo to było przed potopem, to ja już nie pamiętam takich rzeczy. Różny jest odbiór i ludzie różnie reagują, ale... Powtarzam, jeśli jesteśmy ludźmi wierzącymi, to zdajemy sobie sprawę z tego, że prawda jest zawsze lepsza, zawsze się bardziej opłaca niż kłamstwo. Jeśli nawet nie od razu, to w dalszej perspektywie. To w takim razie rozumiem, że już ustalmy, że jako chrześcijanie nie powinniśmy tak korzystać już definitywnie, tak? Nie korzystać z tego, bo mi się wydaje, że my czasem do tego podchodzimy, że to nie jest kłamstwo, ale że jest to taki utarty związek frazeologiczny, tak? Który gdzieś tam wykorzystujemy, tak? Mi się wydaje, że też bardzo często, jeśli to wykorzystujemy, to sami przed sobą się usprawiedliwiamy, że robimy to w dobrej wierze. Ale na podstawie teraz tej naszej rozmowy tak właśnie dochodzę do takiego wniosku, że tak naprawdę to nie chronimy tej drugiej strony, którą informujemy, ale chronimy samych siebie przed tym, że nie możemy unieść tego ciężaru tej informacji, jaką mielibyśmy przekazać. Tak, tak, oczywiście. To jest w gruncie rzeczy pewnego rodzaju egoizm, chociaż oczywiście nikt do tego tak nie podchodzi, ale do tego się to sprowadza. Ja jeszcze chciałbym wrócić do tej kwestii definiowania dobra, prawda? Bo ten argument bardzo często pada. A więc okłamuję, aby temu drugiemu przyczynić dobra. Ale przepraszam, to wtedy ja jestem tym, który definiuje, co jest dobre dla drugiego człowieka. Prawda? I my mamy w Biblii bardzo piękne przykłady zachowania takich ludzi, nawet i bożych ludzi, którzy się do tego uciekali. Mogę sięgnąć? Tak, oczywiście. A więc mamy na przykład historię Abrahama. Dwukrotnie w jego życiorysie podanym w Biblii jest opisane zdarzenie bardzo, bardzo podobne. Bardzo podobne. Otóż przychodzi w obce miejsce, no raz do Egiptu, drugim razem do króla Abimelecha i za każdym razem przedstawia swoją żonę jako siostrę. To jest typowe białe kłamstwo. Sara rzeczywiście jest w pewnym sensie jego siostrą. No, mają tego samego tatusia, a różne mamusie. Prawda? Więc no, niby się tam zgadza, można to naciągnąć. Ale teraz motywacja, prawda? Abraham to czyni, ponieważ obawia się, że jeśli ją przedstawi jako żonę, a jest piękną kobietą, wobec tego wkrótce zostanie pozbawiony głowy i ktoś wejdzie w posiadanie żony. Więc intencje jak najbardziej szczytne, prawda? Ale przeczytam może, z czym spotkał się, kiedy po raz drugi ta sprawa wyszła na jaw. To pogański król mówi, cóżeś nam uczynił? Postąpiłeś ze mną, jak nie godzi się postępować. Poganin poucza Bożego człowieka, że nie wolno kłamać. To też dotykamy takiego tematu, tak, mówienia półprawdy. Tak? Mm. Że gdzieś tam jakoś, jeżeli jest tam część prawdy, a pół kłamstwa, to jakoś też tak sami się przed sobą potrafimy, że tak powiem, usprawiedliwić. Tak? I tutaj też jest taki przykład, tak, że tam była częściowa prawda, naciągnięta ta prawda, tak, i że jednak gdzieś tam
To zostało zauważone i poganin właśnie zwrócił mu uwagę. No i to jest właśnie ten temat, jakie potem jest dla nas obciążenie, jak jednak wyjdzie to, że to było kłamstwo, tak? Jak z tym my się potem czujemy jako chrześcijanie, tak? Że wiemy, że postąpiliśmy tak naprawdę źle, tak? Powinniśmy się czuć nieciekawie. Powinniśmy. Natomiast o zgrozo coraz częściej usprawiedliwiamy się, prawda? Mamy tendencję w XXI wieku do takiego usprawiedliwiania się sami też przed sobą. Tak? Tak, tak. Tylko dobrze jest też mieć świadomość, że wtedy, kiedy my kwestię usprawiedliwienia, czyli rozliczenia siebie, bierzemy w swoje ręce, to Bóg już nie ma nic do zrobienia. To nie korzystamy wtedy z Bożego usprawiedliwienia. Bo Boże usprawiedliwienie dotyczy nas wtedy, kiedy mówimy, tak, Panie Boże, zgrzeszyłem, koniec. Prawda? Ale kiedy mówimy, tak, zgrzeszyłem, ale, albo bo, to koniec. To wtedy Boże usprawiedliwienie wychodzi kuchennymi drzwiami. No, wydaje mi się, że to też jest taka choroba obecnych czasów, tak? Że my jesteśmy trochę za bardzo samodzielni. Tak? Staramy się ze wszystkim sobie sami radzić i tak samo jest tym samym usprawiedliwianiem się. Tak? Że to też powoduje, że my w ten sposób oddalamy się od Boga, bo jesteśmy samodzielni, samowystarczalni. Tak? Gdzieś tam w tej całej pogoni zapominamy o tym, że to do Boga mamy się zwrócić, tak? O pomoc w tych ciężkich sytuacjach, kiedy czekają nas ciężkie rozmowy, kiedy zgrzeszyliśmy, kiedy okłamaliśmy, kiedy potrzebujemy takiej pomocy, wsparcia i takiego nieusprawiedliwienia się sami przed sobą, ale takiego Bożego wsparcia, tak? Tak, oczywiście. Nauczyliśmy się dużej dozy samodzielności. Prosty przykład. Boli głowa. Co robimy? No idziemy do apteczki, prawda? Tak. Bupromi, takie różne śmieszne rzeczy. Oczywiście. I dopiero kiedy nie pomaga jedno, drugie, tam okłady jakieś na głowę, prawda? To wtedy, a Panie Boże, pomóż. A przecież to powinno być od razu, prawda? Tabletka w porządku, Panie Boże, spraw, żeby ona dobrze działała i żeby mnie głowa przestała boleć. A to też jest chyba też tak czasem, że my nie zwracamy się do Pana Boga, powiedzmy w takich przykładach, że nas boli głowa albo że coś się dzieje, bo czasem nam się wydaje, że jest to zbyt błahe, że Pan Bóg jest zajęty, że przecież takie codzienne rzeczy to my sobie sami powinniśmy poradzić, a tylko w jakichś takich, nie wiem, w celu uzdrawiania czy w jakichś takich większych cudach powinniśmy się do Pana Boga zwracać, tak? No właśnie. I szkoda, że ten Bóg jest wzywany tylko do takich wielkich, jak mówimy, spraw, podczas kiedy On chce uczestniczyć we wszystkim. Nie na darmo przedstawia się w Piśmie Świętym jako dobry ojciec. Dobry. A dobry ojciec jest zainteresowany nie tylko tym, jaką ocenę dziecko przyniosło ze szkoły, ale czy jest ubrane, najedzone, umyte, jakich ma kolegów, jak spędza czas, prawda, co robi. Wszystkim praktycznie, wszystkim, co dotyczy tego dziecka. A ponieważ nasz Bóg jest o wiele doskonalszy w miłości od nas, to Jego miłość jest o wiele bardziej zachłanna w stosunku do nas i On naprawdę interesuje się absolutnie wszystkim, co nas dotyczy. To jest takie pokrzepiające, że my w każdej chwili możemy się zwrócić, tak, do Pana Boga i w każdej takiej drobnostce, tak, czy to dotyczy spraw błahych, czy niebłahych, czy jakichś takich naszych większych problemów. Przykre jest to, że my oddalamy się tak w ten sposób, że staramy się być bardziej samodzielni. I że jednak gdzieś tam potem to takie nasze codzienne życie jest coraz trudniejsze przez to, że my jesteśmy coraz bardziej gdzieś tam z dala od Pana Boga, tak? Mm-hmm. Że też przez to często upadamy i mamy gdzieś tam jakieś takie potem dylematy i popełniamy grzech, albo że jest po prostu coraz więcej rzeczy. Tutaj akurat mówiliśmy o kłamstwie, że coraz więcej rzeczy sobie potem staramy sobie usprawiedliwić i wytłumaczyć sobie, tak? Tutaj akurat jest tak, tam zrobiłem grzech, bo w dobrej wierze, tak, kłamstwo zastosowałem. Ale potem tych rzeczy jest jednak coraz więcej, coraz bardziej się usprawiedliwiamy, tak? Coraz więcej jesteśmy w stanie znaleźć jakichś takich wymówek, że postąpiliśmy tak bądź, a wypadało postąpić inaczej. Tak. Ten przykład Abrahama, o którym wspominałem, wyraźnie mówi o tym, jakie są konsekwencje tego, kiedy człowiek sam definiuje dobro, prawda? Abraham stwierdził, że dla niego najlepsze i dla jego żony, prawda, dla jego domu, będzie to, że w takim wypadku akurat skłamie, prawda? No, konsekwencje były inne.
Jeśli można, to inny przykład jeszcze. Tym razem sięgnę do Ewangelii Mateusza. I tu jest taka piękna, krótka historia, kiedy przychodzą do Jezusa, przepraszam, do Piotra, poborcy podatku dwudrachmowego. To była taka drobna kwota, którą trzeba było, każdy dorosły Izraelita musiał co roku wpłacać na rzecz świątyni. A więc oni przychodzą i mówią, nauczyciel wasz nie płaci dwudrach, a Piotr na to, owszem, w znaczeniu płaci, tak. A gdy wchodził do domu, uprzedził go Jezus, mówiąc, jak ci się wydaje, Szymonie, od kogo królowie ziemi pobierają cło lub czynsz? Od synów własnych czy od obcych? To jest naprawdę piękna sytuacja mówiąca o tym, jak człowiek chce poprawić Pana Boga, czy wręcz pomóc Panu Bogu, przez to, że sam będzie definiował, co jest dobre, właściwe, słuszne. Prawda? A więc pada pytanie adresowane do Piotra. Czy wasz nauczyciel nie płaci tych dwóch drachm? A Piotr mówi, skąd? Płaci, oczywiście, on jest bardzo skrupulatny, wszystko jest w porządku. Zobowiązani byli do płacenia wszyscy, za wyjątkiem trzech grup. Królów, kapłanów i proroków. Ci byli zwolnieni. Kiedy Piotr stwierdził, że Jezus płaci, a kierowały nim naprawdę dobre intencje, on starał się, żeby opinia Chrystusa nie ucierpiała. Ale z chwilą, kiedy stwierdził, że Jezus płaci, tak, to tym samym dał dowód, że Jezus nie zasługuje ani na godność królewską, ani kapłańską, ani nawet na godność proroka. Kłamstwo w dobrej sprawie. Do czego doprowadziło? Do zdeprecjonowania autorytetu Chrystusa. Prawda? Prawda. Więc jeszcze raz, jeśli mówimy o tym kłamstwo w dobrej sprawie, prawda, to powinniśmy przede wszystkim jako ludzie uczciwie odnoszący się do Boga powiedzieć, Boże, Tobie udzielam upoważnienia do tego, abyś definiował w moim życiu dobro. To Ty masz prawo mówić, co jest dobre, a co nie. Mnie się mogą wydawać różne rzeczy właściwe, ale to Ty wiesz najlepiej. I jeśli tak podchodzimy do sprawy, to wtedy wszystko się układa dobrze. Czasem przykro, ale dobrze. To jest właśnie to, że my się boimy bardzo często tych przykrych konsekwencji, tak? Boimy się tego bólu, smutku i łez, które ewentualnie możemy zobaczyć w oczach drugiej osoby i chcemy to gdzieś pominąć przez, że tak powiem, powiedzenie nie do końca prawdy, tak? Że staramy się to gdzieś tam zataić. Jeśli można wtrącić, Bóg nigdy nie obiecuje tym, którzy za Nim idą, że ich życie będzie lekkie, łatwe i przyjemne. To kiedyś muzyka była taka, prawda? Pan Lucjan Kedryński prowadził w radio taki cykl, muzyka lekka, łatwa i przyjemna. Ale chrześcijaństwo niekoniecznie takie jest. Natomiast każdy ma dość dowodów danych przez Boga, aby zadecydować, czy pomimo tego, że to życie nie zawsze jest lekkie, łatwe i przyjemne, opłaca się za Bogiem iść, czy nie. Mi się wydaje, że to jest też taka piękna puenta tego naszego spotkania, tak, że owszem, że nasze życie nie zawsze jest łatwe i przyjemne, kiedy idziemy za Panem Bogiem, ale że warto podjąć to wyzwanie, tak, i że nawet pomimo, iż będziemy mieć różne dylematy, różne problemy, to że najpierw powinniśmy się zwrócić do Pana Boga i być takimi narzędziami w Jego rękach, a On też wszystko weźmie i ułoży tak, żebyśmy byli w stanie, doda nam na tyle siły, żebyśmy byli w stanie przez te wszystkie trudne sytuacje przejść. Kiedy patrzymy na to, co stało się na Golgocie, to nie można nie zauważyć, że intencje Boga są najlepsze, jakie tylko można sobie wyobrazić. I w związku z tym On naprawdę wie, co dla nas jest dobre. Chciałam bardzo podziękować za dzisiejsze spotkanie. Jeszcze teraz chciałam poprosić wszystkich zebranych do powstania. Ja pomodlę się na koniec spotkania, dobrze? Kochany Boże i Ojcze, dziękujemy Ci za to dzisiejsze spotkanie. Za to, Panie, że mogliśmy tutaj rozważać. Za to, że wiemy, Boże, że z każdym problemem możemy do Ciebie przyjść, a Ty, Panie, dodasz nam siły. Wiemy, Boże, że nie zawsze będzie łatwo i przyjemnie, ale wiemy, że z Tobą jesteśmy w stanie
przeżyć każdą chwilę, nawet tą najgorszą. Boże, dziękujemy Ci za Twoją miłość, za wielką łaskę. Amen. Dziękuję bardzo.